Od 3 miesięcy w Suwałkach działa aplikacja naprawmyto.pl, dzięki której mieszkańcy miasta mogą za pomocą telefonów komórkowych zgłaszać różne problemy i usterki na terenie miasta. Do tej pory takich alertów było prawie 200, 143 z nich zostało rozwiązanych. Aplikacja jest bardzo intuicyjna. Jej podstawową funkcją jest możliwość zaznaczenia lokalizacji problemu na mapie, opisania go oraz automatycznego poinformowania o takim zgłoszeniu osób odpowiedzialnych za rozwiązanie określonych kategorii spraw. Urzędnik odpowiedzialny za kierowanie tą aplikacją sprawdza i dalej, w zależności od zgłoszonego charakteru tej sprawy, tej rzeczy wymagającej naprawy, przekierowuje do danej jednostki organizacyjnej miasta. Osoby odpowiedzialne za dziedzinę, z której zgłoszono problem, weryfikują go i zamieszczają w serwisie informację zwrotną. I z tych zgłoszonych alertów, tych kwestii właśnie, które w ciągu 3 ostatnich miesięcy zostały tutaj przedstawione przez mieszkańców, mamy prawie 200. Z tego ponad 140 były zasadne i zostały już te rzeczy naprawione, usunięte, poprawione. Teraz reszta jest w trakcie rozpatrywania. Codziennie wpływa od kilku do kilkunastu spraw. Każda z nich rozpatrywana jest indywidualnie. Konieczne jest zawsze ustalenie właściciela terenu, oględziny usterki na miejscu, a następnie wykonanie naprawy. Większość alertów jest przekazywana do Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Jestem zadowolony z funkcjonowania tej aplikacji. Zachęcam mieszkańców do tego, żeby jeżeli coś zauważą nie tak funkcjonującego w naszym mieście, to tam można właśnie to zgłosić, wchodząc na naszą stronę internetową. Umowy na dofinansowanie z Unii Europejskiej 3 projektów dotyczących edukacji osób ze specjalnymi potrzebami podpisał w Białymstoku z Zarządem Województwa Podlaskiego Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk. Projekty dotyczą szkół podstawowych nr 10 i 11 oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Wspomniane projekty to Dzisiaj Mali, Jutro Duzi, Nie Jestem Inny i Przez Innowację do Wiedzy. I to są będą działania i skierowane do podwyższenia kwalifikacji nauczycieli pracujących na co dzień z uczniami dotkniętymi właśnie tymi różnymi schorzeniami i również dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne również dla dzieci i młodzieży. Część pieniędzy trafi również na doposażenie sal i na poprawę warunków nauczania. Po raz kolejny Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk, nagrodził ogrodników z miasta. Wszystko w ramach konkursu Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony. To już 22. edycja tego wydarzenia. Rozstrzygnięcie odbyło się podczas pikniku rodzinnego z ogrodami działkowymi. W konkursie nagrodzani są miejscy ogrodnicy, którzy sadzą kwiaty i dbają o wygląd balkonów, ogródków przydomowych, przyblokowych, zieleni na terenie zakładów pracy i placówek oświatowych. Do tegorocznej edycji zgłosiło się prawie 190 ogrodników. Chcemy pokazać te dobre praktyki, dobre przykłady osób, instytucji, czy też nawet i wspólnot mieszkaniowych, które dbają, pielęgnują swoje najbliższe otoczenie, dbają o swój ogród. Właśnie te ogrody są bardzo ukwiecone, fajnie zagospodarowane, uporządkowane. Łączna kwota nagród w konkursie wyniosła ponad 26 tysięcy złotych. Były to bony do zakupu roślin i sprzętu ogrodniczego.